Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Kuchnia Paweł Romankiewicz ze Słonecznych Łaz. Dzisiaj gotujemy z dwoma najlepszymi, jednymi z najlepszych szefów kuchni, którzy gotowali w programie Top Chef. Gotujemy wspaniałe potrawy, będzie kaczka, będą krewetki, będzie i rybka. Gotujemy dla naszych tutaj gości. Mam nadzieję, że każdy z nas znajdzie coś dobrego, także zapraszam do dzisiejszego programu. Możemy zaczynać, więc ja zacznę oczywiście od przedstawienia naszych wspaniałych kucharzy i zacznę od mojej lewej strony. Słuchajcie, jest z nami Paweł Romankiewicz. Wielkie brawa dla pana Pawła, słuchajcie, wielkie, wielkie brawa. To dzięki niemu albo przez niego, zamiast wrócić w formie z wakacji, wracamy 5 kilo większy, słuchajcie. Paweł Romankiewicz specjalizuje się w kuchni nowoczesnej, szkoli w kuchni molekularnej, więc idzie z postępem czasu. Następny jest Dawid Łagowski, wielkie brawa. Tą piękną bluzę możecie oczywiście kojarzyć już z telewizji, słuchajcie, występował w programie Top Chef Polska. I trzeci pan, czyli Mariusz Siwak, wielkie brawa. Tak, kochani, ci panowie się już znają, również buzia znana z telewizji, również program Top Chef w kulinariach już od 15 lat. Specjalizuje się w kuchni nowoczesnej oraz regionalnej. Moi drodzy, panowie będą gotować na waszych oczach swoje autorskie dania. Każdy z panów będzie gotował w tym samym czasie. Oczywiście wy, jako publiczność, będziecie mieli okazję spróbować tych dań, a następnie, słuchajcie, wybierzecie swojego własnego zwycięzcę. Na sam koniec przybierzemy każdemu z kucharzy osobny kolor. Animatorzy będą zbierać głosy do odpowiednich pudełek. Ja już za chwilę przedstawię wam, co gotują nasi panowie, żebyście wiedzieli, na co macie się szykować. Na pewno będziecie zaskoczeni, jestem przekonany, że na pewno będzie wam smakowało. Tylko pytanie teraz, kogo bardziej? I uwaga, moi drodzy, ja nie wiem, czy wy czujecie, ale już piękne zapachy się tutaj unoszą. Dawid, co przygotowujesz? Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dla Państwa specjalnie krewetki, izo, szpinak, czosnek, suszone pomidory, kawałek bagietki. Za chwilę będziecie to oceniać. Posmażam właśnie czosnek, czosnek, chili i cebulę i za chwilę będę wrzucał chorizo. Pięknie, czyli jest to danie generalnie, które każdy z Was może sobie przygotować w domu. Ile zajmuje mniej więcej czasu przygotowanie takie danie? W domu około 15-20 minut. Tutaj również nie będzie z tym problemu. Pięknie, czyli taka ekspresowa kuchnia, słuchajcie. Dla wszystkich tych, którzy pragną wakacyjnych smaków, pyszne krewetki, ale jednak z nutą odrobinę ostrości. A co tutaj u Pawła? Witam Państwa bardzo gorąco. U mnie dzisiaj będzie sandacz na risotto milanese połączony z szynką szwarcwaldzką, oczywiście parmezan, grana padano, wszystko na kremowej śmietanie, rybka pieczona z dodatkiem, tak jak już wspomniałeś wcześniej, były molekularne tematy, także też będzie troszeczkę mała nutka cytrynowa pianka na wierzchu z rukolą. Czyli jednym swoim kuchenne show, słuchajcie. Pytam u Mariusza. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja przygotowałem danie z trzech składników. Kapusta czerwona, kaczka i chipsy z ziemniaków. I tyle. Można. Czyli można, słuchajcie, można gotować tak, że się nie narobi. Czyli mamy sandacza, mamy krewetki oraz mamy trzyskładnikowe danie. Moi drodzy, będzie się działo. Słuchajcie, tu już piękne zapachy się unoszą w powietrzu. Mam nadzieję, że za niedługo poczujecie je również i wy. Ja już tu widzę mnóstwo kolorów, słuchajcie. No, u Dawida już jest naprawdę ostro. Tak jak mówił, 15 minut wystarczy na przygotowanie takiego dania. To jest naprawdę niewiele czasu. Ja na przykład nie należę do osób, które lubią gotować, więc takie 15 minutówki są dla mnie idealne. Słuchajcie, już za chwilę będziecie mieli okazję spróbować wszystkich tych dań. Pierwsze wyjdą krewetki od Dawida, także już możecie się szykować. Tam już nasi szefowie pracują. Za niedługo wyjdzie pierwsze danie, czyli krewetki. Będzie dzisiaj również sandacz oraz kaczka. Słuchajcie, tu się będzie działo. Tu naprawdę będzie grubo. Już za niedługo wydajemy pierwsze danie. A patrzcie również na to, jak przygotowuje się te dania. Będziecie mogli może je powtórzyć w domu.
przypominam, kochani, że będziecie mieć okazję spróbować oczywiście wszystkich tych dań i wybrać to, które najbardziej wam smakowało. My już czekamy na krewetki od Dawida Łagowskiego. Słuchajcie, ja już czuję zapach, ja już czuję ten smak. I uwaga, tutaj pytanie od Dawida, moi drodzy, czy są z nami osoby, które nie lubią kolendry? Świetnie, wszyscy lubią. Widzicie, jakich mamy wspaniałych turystów, Dawid? To są turyści tylko u nas, słuchajcie. Krewetki już, słuchajcie, prawie na końcu, prawie na finiszu. Będzie jeszcze oczywiście sandacz oraz trzyskładnikowe danie z kaczką, słuchajcie. Ja tutaj widzę coś fascynującego. Możesz powiedzieć nam, co to jest? Pire z kapusty czerwonej. Po poznańsku modra kapusta. Tak, zgadza się. Tam pani pytała, jak taką kapustę zrobić. Podsmażamy cebulę z czosnkiem, dodajemy kapustę posiekaną, gotujemy do miękkości, dodajemy jeszcze żurawinę, majeranek, miód, miksujemy wszystko razem. A, pięknie. Już wiesz, bo się dopytywali, słuchajcie, bo się pytują, jak się przygotowuje takie pyszności. Ja widzę, że krewetki się już smażą. Tu też się dzieje jakaś magia. Już za chwilę będziecie mieli okazję skosztować, posmakować tych pysznych krewetek i pozostaną dania od Pawła oraz od Mariusza. Już za chwilę pyszne krewetki według Dawida, dosłownie kilka minut, one się już smażą i czekają na was, słuchajcie, czekają. Słuchajcie, ja widzę, że nasi kucharze się już tutaj uwijają na dwie patelnie lecą, albo zaraz może i na trzy, słuchajcie, nigdy nie wiadomo. Wszystko dla was. Pyszne krewetki, czujecie tutaj z przodu ten zapach? Moi drodzy, już tutaj dostałem sygnał, że krewetki są już prawie gotowe. Za chwilę będziemy je specjalnie dla was serwować. Za chwilę będziemy je dla was serwować i dostarczać wam oczywiście do stolików. Tutaj słuchajcie, współpraca, trochę rywalizacji, ale współpraca jednak najważniejsza. No słuchajcie, tu się będzie działo. Próbował, skosztował. Możemy jechać, słuchajcie, możemy jechać i serwujemy wam krewetki przepisu Dawida Łagowskiego. Już za chwilę każdy będzie miał okazję spróbować tych pysznych krewetek, słuchajcie, tego naprawdę jest bardzo dużo. I moi drodzy, pani Grażynka już tutaj pierwszą porcję krewetek roznosi. Oczywiście rozdajemy krewetki. I przypominam, że zostały nam jeszcze dwa dania. Danie Pawła oraz danie Mariusza. I pierwsze krewetki, pierwsze porcje już widzę, się zajadają. Dobre? Pyszne? Ja widzę, że chętnych nie brakuje, moi drodzy, ale pamiętajcie, zostawcie sobie trochę miejsca na pozostałe dania. I moi drodzy, jeszcze kilka słów tutaj od Dawida. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, mam nadzieję, że smakowało i liczę oczywiście na Państwa głosy. Następne danie będzie wydawać Mariusz, czyli jego trzy składnikowe danie, słuchajcie, kaczka, ziemniaczane chipsy,
oraz kapusta po poznańsku. Słuchajcie, tu się będzie działo. Słuchajcie, ale tutaj w międzyczasie waszego degustowania krewetek padło kilka pytań z publiczności. Jak zaczęła się twoja przygoda z gotowaniem, z kuchnią, z kulinariami? Mama mi kazała. Mama ci kazała, czyli zapędziła cię do garów, po prostu. I już zostałeś. Dokładnie tak. Mama mnie po prostu zapisała do szkoły gastronomicznej. Poszedł do tej szkoły z niechęcią, ale jak już tam byłem, to dawałem siebie wszystko i tak zostało już od 30 lat w kuchni. 30 lat w kuchni, słuchajcie, to jest naprawdę dobry staż. Paweł ma 35 lat, więc tak na dobrą sprawę od 5 roku życia. Ledwo do kuchenki sięgał, słuchajcie, już gotował. To jest coś niesamowitego, niesamowitego. Słuchajcie, tutaj Dawid pomaga Mariuszowi, a tu już się smaży pyszna kaczka. Jaki jest patent na to, żeby zrobić dobrą kaczkę, która nie jest przesuszona? Gotujemy w 60 stopniach, 40 minut, później go obsmażamy. Czy nie ma nic gorszego niż przesuszona kaczka? Na pewno panowie coś o tym wiedzą. A już za chwilę będziemy mieli okazję spróbować pysznej kaczki według Mariusza. My zobaczymy, jak wam będzie smakować. Zobaczymy, co wygra. Kaczka, sandacz czy krewetki. Także szykujemy się, słuchajcie, już za niedługo wydajemy danie Mariusza. Już pierwsza porcja dania od Mariusza ląduje na waszych stołach, czyli kaczka według Mariusza, trzy składniki, słuchajcie. Trzy składniki: kaczka, czerwona kapusta oraz chips z ziemniaka. Kaszka, Ola oraz pani Grażynka już wydają pierwsze dania. Także my już próbujemy, słuchajcie, smakujemy i zobaczymy. Zaraz po daniu Mariusz, ostatnie danie, czyli danie Pawła. A teraz pyszna kaczka ląduje na waszych stolikach, do waszych rąk. I próbujemy. Przypominam, słuchajcie, że musicie zapamiętać te smaki, bo nie wszystkie porównać. Ja wiem, że będzie ciężko, ale dacie radę i wybrać ten jeden najlepszy, ponieważ na samym końcu będzie się głosowanie. Rewelacyjna kaczka, słuchajcie, a my już czekamy na trzecie danie od Pawła, czyli już wszyscy czekają już też na sandacza, słuchajcie. Sandacz, krewetki, kaczka, to będzie porównanie. Także czekamy na danie Pawła, aby ostatnio również dostali danie Mariusza, czyli kaczkę. I przejdziemy do naszego głosowania. Mariusz, również się pytali, jak twoja przygoda z kuchnią się zaczęła? Wiejku, moja przygoda? Poszedłem do szkoły gastronomicznej, bo brat poszedł wcześniej, 2 lata wcześniej. Mama też kończyła szkołę gastronomiczną, więc stwierdziłem, pójdę też. Nie trzeba książek kupować, miałem po bracie i tak zostało. Czyli po prostu ekonomiczny chłopak, słuchajcie, i do tego eko, bo też papieru nie marnował. Dobrze, jeszcze raz brawa dla Mariusza za tą pyszną kaczkę, słuchajcie. A my czekamy na ostatnie danie, czyli na pysznego sandacza według Pawła. No i drodzy, ja widzę, że tu już szykowanie następnego dania do wydania, czyli sandacza według Pawła. Mam nadzieję, że już kaczka zjedzona. Jesteśmy po krewetkach, po kaczce. Czas na pysznego sandacza. Już za chwilę będziemy donosić go wam do stolika, słuchajcie. Po tym jak spróbujecie wszystkich dań, oczywiście odbędzie się głosowanie, a następnie ogłosimy zwycięzcę, słuchajcie. Także szykujemy się i już za chwilę zaczynamy. Przechodzimy już powoli do końca tego kulinarnego dnia. Panowie, rozdaję wam bandanki i publiczność obserwuje. Dawid Łagowski dostaje czerwoną, Paweł Romankiewicz niebieską i Mariusz Siwak. Panowie, załóżcie sobie na głowę, czyste wyprane, słuchajcie. Na głowę! Jak wojownik. I oczywiście wielkie brawa dla Pawła za tego pysznego sandacza. Paweł, na głowę! Na głowę! Po prostu ślicznie, na pirata, dobrze. Paweł jakby mały tak gotował. Mama go wtedy zapędzała do ziemniaków. Dobra, słuchajcie. No załóż na tą głowę, żeby było widać, albo na szyję. Śliniaczek dla Dawidka, dobrze, słuchajcie. Już za chwilę będziecie mieli okazję na to, aby oddać swój głos. Wielkie brawa dla naszych panów, słuchajcie, wielkie brawa.
za chwilę dostaniecie od naszych animatorów po białej kartce. Każda z dziewczyn ma ze sobą pudełko z odpowiednim kolorem. Jest pudełko czerwone u Oli, jest pudełko białe u Kasi i niebieskie u Kingi. Przypominam, Dawid, czyli krewetki czerwone, Paweł, czyli sandacz niebieskie, Mariusz, czyli kaczka, pudełko białe. Dostajecie swój głos i za chwilę już wrzucacie go do odpowiedniego pojemnika. Nie musicie się martwić, nie musicie się podnosić. Animatorzy podejdą do Was pudełkami i będziecie mieli okazję zagłosować. My policzymy głosy i już za chwilę wybierzemy zwycięzcę. I tak właśnie dobrnęliśmy do końca naszego gotowania. Mam nadzieję, że Państwu się spodobały te potrawy i przyrządzicie według naszych przepisów te dania. Sandacz, kaczka, królowała i krewetki. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. My zabieramy się za liczenie głosów i już za chwilę wyniki naszego dzisiejszego kulinarnego pojedynku. Pierwsze miejsce zdobyła kaczka, czyli kaczka według Mariusza, Mariusz Siwak! Piękny, słuchajcie, ale różnice były niewielkie, ponieważ tylko jednym głosem zwyciężył Mariusz, a krewetki Dawida i sandacz Pawła były na remisowym drugim miejscu, więc również brawa za nich!